Nie udaję, nie kłamię, nigdy serca nie złamię mojego. Wciąż mnie uczy miłości i wciąż żąda czułości ode mnie. Nie grymasi, nie pije, tak się cieszy, że żyje tu ze mną. On mnie zawsze ochroni, przed smutkami obroni moimi. Więcej daje niż bierze, nie chcę siadać przy sterze, no czasami na rannym spacerze, gdy raz miłość w psim sercu zagości, to nie oprzesz się tej miłości. Ale cię załatwili. Straszne masz życie. Ludzie potrafią być okrutni. Wiesz, pauza. Ile razy tędy przechodzimy, nie mogę patrzeć, jak on się tak męczy. Nie mój pies, nie moja sprawa. Bardzo popularny pogląd. Założą ci łańcuch na szyję. I co możesz zrobić? Już tak urządzony jest ten świat. Nic od ciebie, biedaku, nie zależy. Nic. Ale czasem może troszeczkę. Czekaj tu na mnie. Proszę, tak? Dziękuję. Chce coś jeszcze? Może jeszcze puszkę tyńczyka. I jeszcze jedno wino poproszę. $20. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Chodź, pauza. Równaj. Oj, nie tak. Wydaje mi się, że ten, kto nie umie spać w nocy, ten nie potrafi żyć w dzień. Pauza! Pauza, chodź, piesku. Chodź, chodź, pauza. No, co tam u was? Powiedz, jak wam się żyje? Chodź, pauza. Tylko mi nie mów, że nie macie żadnych problemów. Każdy ma jakieś problemy. Mały życiowy zakręt. Cześć, mamuś. No, nawet nie słyszałam, jak przyjechałeś. Zasnęłam przy robocie. Zrobię nam kawę, co? No. Tam jest w środkowej szafce. Zaraz przyjdę.
No jak się czujesz? Znakomicie, świetnie. Tak? No. A co u ciebie? Zdałeś wszystkie egzaminy? Zdałem. Została mi tylko praktyka na internie. No a jak tam oceny? Jak zwykle wszystkie bardzo dobre, mój kochany przyszły panie doktorze. No, nie najgorsze. Chwal się. Trzeba się chwalić. Zobacz, ja nigdy tego nie robiłam i no, dostałam za swoje. O czym będzie twoja nowa książka? O klasztorach w Nepalu. Różnice i podobieństwa w Europie i właśnie w Nepalu. To świetny pomysł. Kiedy skończysz? Jak skończę? Może byś coś zjadł? Dzwoniła do mnie Alina. Dziwiła się, że nie masz komórki. Dzwoniła Alina? Mhm. Tak raptownie sobie o mnie przypomniała. Chcę ci dać jakąś pracę, książkę do tłumaczenia. Nie biorę żadnych autor. Mamo, ty się zawsze obrażałaś, jak ludzie chcieli ci po prostu pomóc. To nie jest chałtura, to jest poważna literatura. The Rise and the Fall... Czekaj. Upadek i wzrost czego? No nie wiem, zapomniałam, nieważne. No i bardzo dobrze. Nie chcę niczyjej jałmużny. Czego? Nie chcę tego, rozumiesz? Nie chcę tego od tych ludzi, którzy najpierw płaszczyli się przede mną, jak dostawałam nagrody za reportaże i książki. A teraz robią mi łaskę, że dają mi jakąś cegłę do tłumaczenia? A mamuś, ty przez 5 lat niczego nie napisałaś, a oni chcą ci po prostu pomóc, oni się o ciebie martwią. Oni mają satysfakcję, że mogą okazać mi litość. Nie rozumiesz tego? Oni się, wiesz, o co martwią? O własne układy. A ja nigdy nie umiałam się do nich dostroić. Nigdy nie umiałam kłamać, kłaniać się i dostrajać się do tej całej Warszawki. To co mam powiedzieć Alinie? Żeby dała mi spokój. 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 Widzisz, piesku, jak ja mam z nią rozmawiać? Nie wiem. Wiem tylko, że musisz jej pomóc. Naprawdę. Ja już chyba nie potrafię. Dzień dobry. Dzień dobry, Tomku. Co, idziecie na spacer? Do lasu. Może Pauza pójdzie z nami? Może pójdzie. Zobaczymy. Pauza! Chcesz pójść na spacer? Pewnie, że chcę. Pauza! Chodź, chodź, Max. Chodź. Tylko uważajcie! Dzień dobry. Nie widziała, gdzie Tomka? Poszedł do lasu z psami. Cały dzień bytko z psem ganiał. I tylko patrzę, jakby się od roboty wykręcić. Max to bardzo mądry pies. Tomek go kocha. Proszę pani, do kochania to są ludzie. A pies jest do budy. Ludziom się we łbach poprzestawiało. Max, poza! Myślałem, że to sarna. A to tylko ja. A są tu sarny? Zawsze przechodzą przez tą przesiekę do karmnika. Aha. No chodź, Max. Chodź. Podoba się tu pani u nas? Tak. A czemu pytasz? No bo pani zawsze taka smutna chodzi. W Warszawie lepiej.
W dużym mieście zawsze lepiej się żyje. A skąd to wiesz? Mama zawsze tak mówi. No, może niektórym lepiej. Ale nie wszystkim. Nie wszystkim. A pani nie było tam lepiej? No, na początku. Ale potem... Wiesz, tam się liczy tylko sukces. Tam trzeba mieć sukces. Tak jak w telewizji. Tak. A potem od tego wariujesz. Nie dajesz już rady. Walczysz, walczysz. No i tak to jest. I zapominasz, że na świecie są drzewa, ptaki. Dużo pani jeździła po świecie? Dużo. A gdzie pani była? Byłam u takich ludzi, którzy nie zapomnieli, że to nad nami to jest niebo. Chcesz, to ci opowiem. Max! Pauza! My? Co, my też idziemy? Miło masz panią, tak ładnie pachnie powietrzem. Powietrzem? A mnie się podoba twój pan. Tak często wychodzi z tobą na spacer. Zabieram cię stąd, mamo. Co? Wrócisz do Warszawy. To miejsce nie jest dla ciebie. Miałaś tu odpocząć, a zobacz, co się z tobą dzieje. No co? No dokończ. Słuchaj. Ja zawsze sobie sama dawałam radę w życiu. Wychowałam cię bez pomocy twojego ojca. Bez jego łaski. I nie będę nigdy na niczyjej łasce, rozumiesz? No, mamo. Ale w Warszawie miałabyś całe mieszkanie dla siebie. Ja się wyprowadzam, więc będziesz miała świetne warunki do pracy. Jak to się wyprowadzasz? Dokąd? Do Oli. Do mojej dziewczyny. A więc widzę, że już wszystko zaplanowaliście. Tylko szkoda, że nikt mnie nie zapytał o zdanie. Mamo, mamo, pamiętasz, co mnie zawsze uczyłaś? Pamiętasz? Nie pozwól, żeby mała kłótnia zniszczyła wielką przyjaźń. Pamiętasz, mamo? Mamo! Słucham. Wydaje mi się, że zaczynasz mieć problem z... Z czym? Z tym. Z tym. A więc... Tylko po to przyjeżdżałeś, żeby sprawdzić, czy ja mam problem z tym. A więc dowiedz się, że nie ma żadnego problemu. Ja sama rządzę moim życiem. Zapamiętaj to sobie. A ty możesz wracać do swojej narzeczonej. Do widzenia, synu. Mamo! Nie wiem, piesku, kiedy się znowu zobaczymy. W ogóle nie wiem, co mam robić. Jak człowiek tego nie wie, to skąd pies ma wiedzieć? W końcu to wy, ludzie, jesteście. Tomek. Tomek, ty płaczesz? Tomek. Nie. Co się stało? No powiedz. Tomeczku. Ja nikomu nie powiem. To nie jest żadna tajemnica. Pani też to dotyczy. Co takiego? Chcą uśpić psy. Jakie psy? Co ty mówisz? Wszystkie z całej wsi. Bzdura. Kto ci takich bzdur naopowiadał? Niemożliwe. Tomek. To jakieś bzdury. Pauza? Nieszczęście! Nieszczęście! Co za głupota! Chodź szybko! Nieszczęście! No, znowu jakiegoś psa w lis pogryzł. A co to za kretynizm? Zarządzenie urzędowe. Podobno wściekły lis pogryzł jakiegoś psa ze wsi. Ale czy ktoś to widział? A bo ja wiem,
ktoś tam widział. No ale kto? A co pani świadka szuka? Czarno na białe napisane jest. Znaczy ktoś widział. Pani niech lepiej weźmie tego swojego psa, bo nas czym pozaraża. Właśnie. Może to jej psa lis pogryzł, a teraz udaje głupią. Spokojnie, ludzie. Kto tam wie, jak było? Nie każdy ma czas psa pilnować. A pani niech go stąd weźmie. Po co ludzi denerwować? Nasze psy są przy budzie, a jej ciągle sam lata. Kretynizm. Chodź, pauza. Chodź. A niby jak mam to zrobić? Skąd ja mam wiedzieć, który pies jest chory, a który zdrowy, co? Co, z choinki się pani urwała? Jak może pan podejmować takie decyzje? Bo wścieklizna to bardzo groźna choroba dla ludzi i dla zwierząt. Nie mogę się użalać nad zwierzętami, jeśli chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. No ale przecież pan nawet nie wie, czy jakikolwiek pies został pogryziony. Ale tak mi doniesiono. A więc ja panu donoszę, że mój pies jest zdrowy, że nie pogryzł go żaden lis ani inne wściekłe zwierzę. No, jeżeli ma pan jakiekolwiek podejrzenie, to proszę go zbadać i potem dopiero podejmować jakiekolwiek decyzje. I tak powinien pan postąpić z innymi psami. Pani przebywa tutaj czasowo, prawda? Tak. Pani z Warszawy. No i co z tego? To ja pani dam dobrą radę. Niech pani zabiera swojego pieska i wraca z nim do Warszawy. Tam go sobie pani zbada. A jak się okaże, że piesek jest zdrowy, to pani będzie miała spokój i ja. Na Marszałkowskiej na pewno nie ma wściekłych lisów, proszę pani. A jeżeli go nie zabiorę? Jeśli pani nadal razem z psem będzie przebywała na terenie zagrożonym wścieklizną, to pies będzie podlegał moim decyzjom. Do widzenia. Do widzenia. Co ja mam robić, pauza? Znowu wojować z całym światem. Ciągle mnie ludzie pytają, co mają robić, a sami niewiele robią. I tak z nimi nie wygramy. Mam cię narażać? A tak chociaż w tej cholernej Warszawce będziesz bezpieczna. Wyjeżdżamy, nie ma co. Ja też może się jakoś pozbieram. Zacznę od tego tłumaczenia. Siedź. Tomek. Mogę wejść? No chodź. A co to za konspiracja taka? Nie chcę, żeby mnie rodzice zobaczyli. No to chodź szybko. Chodź. No, siadaj. Mam do pani sprawę. No, słucham, co się stało? Pani jest pisarką, prawda? Nie. Znaczy, byłam... Jestem raczej dziennikarką. A w czym problem? No bo... Mogłaby pani napisać list do ministra od zwierząt? Gdyby on zbadał naszą sprawę, to weterynarz odwołałby uśpienie. Tomek, nie ma takiego ministra. Przecież ministrowie są od wszystkiego. No. Nie powiedziałabym, ale mogę dać ci łapę. Widziała pani, dała mi łapę. Bo cię lubi i szanuje. Nie pozwoli pani, żeby ją uśpili, prawda? Nie. Pauza jest zdrowa. Max też. Jak z nim chodzę na spacery, to ani na chwilę nie spuszczam go z oka. Przecież nie mogą uśpić tylu zdrowych psów, jeżeli jeden nie wiadomo, który jest chory. Prawda. Więc gdyby pani napisała ten list, to na pewno panią posłuchają. Muszę już iść, bo rodzice się zorientują. Tylko ostrożnie.
minister od zwierząt. Pauza. Może ty zostaniesz takim ministrem, co? No nie. To nie jest propozycja dla uczciwego psa. Przemyślałam sprawę, Pauza. Nie mam już siły. Kolejna afera. Urzędasy i tak będą górą. Pojadę na pocztę i poproszę Janka, żeby po nas przyjechał. Kto tam będzie pamiętał za rok o tych zabitych psach? Ludzie, ludzie, ich pamięć jest jak hotel, z którego się wyrzuca nieproszonych gości. No, Pauza. Ostatni kieliszek. Od jutra biorę się w garść. Ale obrośliśmy w tyle rzeczy, że musimy zrobić remanent. Oddać to, co niepotrzebne i nieważne. Prosimy. No chodź. No i co robimy z naszymi psami? No, przykro mi, Tomku, ale wyjeżdżamy do Warszawy. Pani nie wyjeżdża, pani ucieka! Tomku, spokojnie, spokojnie, posłuchaj mnie. Jak ten weterynarz będzie chciał coś zrobić Maxowi, to powiesz mu, że on jest zdrowy i że nie pozwalasz na to. Mama miała rację, pani potrafi tylko jedno. Co ja mam robić? Kogo ja mam zapytać? Ja mam problem. Wiesz, Pauza, ja mam problem. Mam problem. Ale tego problemu już nie będzie. Nigdy nie będzie, słyszysz? Koniec. Koniec z tym wszystkim. Koniec. Może się wymienimy? Każda jedna pusta butelka to życie psa. Koniec. Wracamy do życia. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Tomek w domu? Nie ma. Pojechał z ojcem w pole. A nie widziała pani mojej Pauzy? Nie widziałam. Wszystkich jakoś pani pogubiła.
Jak Tomek wróci, proszę mu powtórzyć, że chciałabym z nim porozmawiać. A po co? On mówi, że pani tylko potrafi oszukiwać. Co mu pani nagadała? Zerwę to. Zerwę wszystkie ogłoszenia. Pauza! Chodź tutaj. No co ty? Idziemy do domu. Wszystko będzie w porządku. Chodź. Za nic na świecie. Chodź. Ja nie jadę do żadnej Warszawy. Zostaję wszystko tutaj. Wszystko będzie dobrze. Chodź ze mną. Proszę państwa, proszę państwa! Robię to dla waszego bezpieczeństwa. Niżeły kota. Całe serce ma do takiego nieżytecznego kundla. Proszę państwa, proszę państwa! A jeśli wścieklizna zaatakuje wasze konie, wasze krowy? Cicho tam, burki! Dawaj ci to trzy kawek. A jeśli wścieklizna zaatakuje kogoś z was? Nasze psy są zdrowe. Tu. Tutaj. Tu. Siad. Siedź, wyluj. Co? Mamy zabijać zdrowe zwierzęta? Ja mam swojego Reksa od szczeniaka i nie pozwolę go zabić, nie pozwolę. Niestety taka jest cena bezpieczeństwa. Przecież pan go nie będziesz zabijał. Ja nie pozwolę zabić swojego Reksa, rozumie pan? Olek, nie pozwolę. Olek, ty siedź spokojnie. A co ty opowiadasz? Siedź spokojnie, bo jak cię takie bydle weźmie i uzrę... Co ty za głupoty to opowiadasz? Nawet ten dimmer twój nie pomoże. Co? Tak, jak się uzrę, to do piaku pójdzie. Siada. Trzeba wszystkie uspić. Siadaj. Cieszę się, żeśmy doszli do porozumienia. Tu chodzi o nasze bezpieczeństwo. No to trzeba usypiać. Oczywiście. Trzeba usypiać. Ja nie. Niech się pan nie boi. Nie pogryzę pana. Ani on. Proszę bardzo, tu jest pismo z Okręgowej Izby Weterynaryjnej. Decyzja jest nieodwołalna. Chodź. Trzeba. Ludzie kochani, nie możecie się na to godzić. Pomyślcie. Niech się pani nie ośmiesza. Słuchajcie, jeżeli ktoś podejrzewa, że jego pies został pogryziony, to niech sam odda go na uśpienie. Ale jeżeli ktoś wie, że jego pies jest zdrowy, to niech sam odda go do lekarza na badania. Przecież nie możemy pozwolić na taką masową zagładę. Do czego pani ludzi namawia? Do tego, żeby nie byli takimi bezdusznymi draniami jak pan. Nic pani nie wskóra tym gadaniem. No. No. No nikt się nie odezwie? Moja Pusia nawet nie wychodzi z domu. To jak ją mógł lis pogryźć? Dlaczego mam ją usypiać? No, nie ma. Ja mojego Maxa nie dam na uśpienie. Hałas to pani umie robić. Ale jeszcze zobaczymy. Ano, zobaczymy. Chodź mi się. Mój pies jest zdrowy. Chodź, Maciu.
Dzień dobry. Dzień dobry. Może i dobry. Zabieram pani psa na obserwację w związku z podejrzeniem o wściekliznę. A dlaczego akurat mojego? A dlatego, że należy do grupy podwyższonego ryzyka. A poza tym to pani sama domagała się badań. Rozumiem, buntowników należy eliminować. Mogę pojechać z wami? A po co? A powiedzmy, że panu nie ufam. Będzie mnie pani kontrolować? No, chodź. Chodź. No, hop. No, hop. No dobrze. No proszę bardzo, jaki ułożony. Dam sobie radę. Aż trudno uwierzyć, że należy do takiej osoby jak pani. O, Janek. Co to jest? Nie bój się, nie bój się. Skończyłam z tym problemem. Dobrze, że jesteś. Musisz mi pomóc. Mamuś, ale wytłumacz mi. Najpierw dzwonisz, żebym przyjechał, bo wracasz do Warszawy. Potem, żebym nie przyjeżdżał, bo nie wracasz. A teraz, żebym przyjechał, ale i tak zostajesz. Mamuś, nie rozumiem. Zobaczysz. A teraz napijemy się kawy. Dobrze? Dobrze. Proszę go nie karmić. Pies dostaje jedzenie i picie. Ja jej nie karmię, ja ją pocieszam. I co, ma pani zamiar tak tutaj cały dzień siedzieć? No chyba mam prawo być przy własnym psie. To nie jest prywatny gabinet. Ja tu przyjmuję pacjentów. Może pani iść i robić te cyrki na ulicy. Pani mi przeszkadza w pracy. Do widzenia. Ma pan rację. Spokojnie, pauza. Cześć. Powiedz mi, co ty znowu wymyśliłaś? Dawaj, nie gadaj. Metoda Gandhiego, bierny pokojowy opór. Co pani tu znowu wyrabia? Przykro mi, powiedziałam, nie ufam panu. Chcę być blisko mojego psa. Pani nie ma ani do odrobiny zdrowego rozsądku. W tym momencie zdrowy rozsądek nie jest najważniejszy. Bez rozsądku nie ma rozwoju, a rozwój jest najważniejszy. W szczególności komórki rakowej. Idź do domu. Posiedzę za ciebie. Nie. Tak cicho. Dawno nie patrzyłam w niebo o tej porze. Jaki piękny księżyc. Przepraszam cię. Powiedziałam tyle niepotrzebnych słów. Ja...
też byłem. Uraziłem cię. Ola chciałaby cię poznać. Tyle już wie o tobie. Czasami trzeba przewędrować kawał świata, żeby to, czego szukasz, znaleźć we własnym domu. Wiesz co? Napiłabym się herbaty. Ja przyniosłem. Tomek. Przyszedłem panią zmienić. Zapraszamy do naszego kółka. Dziękuję ci bardzo. Daj połowę. To może ja to zrobię, co? Masz. Dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Przynieśliśmy wam kanapki. O, proszę. Dziękujemy bardzo. Tomek, musisz ze mną jechać do domu, to możesz mi przebrać ziemniaki. Ale ja nie mogę. Możesz. Tata zostanie za ciebie. Chodź, trzeba wyprowadzić Maxa, nakarmić go. Idź, Tomku. Co to jest? Strajk okupacyjny? Chcemy dać panu szansę. Wie pan co? Kiedyś taki mnich buddyjski powiedział, jeżeli popełnisz błąd, rób wszystko, by go naprawić. Masz komórkę? Połącz mnie z Aliną. Już? Dzień dobry, Alina. Tu Hanka. No tak, dzwonię z tej mojej głuszy. Nie. O tym porozmawiamy później. Słuchaj, mam do ciebie bardzo ważną sprawę. Podobno ty masz kogoś znajomego w telewizji. Mamy świetny temat na reportaż. Słuchaj, chcą masowo uśpić psy. W całej wsi. W okolicy, no. Świetny temat. Dobra. Słuchajcie, telewizja przyjechała! Brawo! Brawo! Dziękujemy! Was. Dziękujemy! Daj mi tutaj kartkę, pani Popławską. Na pewno nam pomogą. Tak, na pewno. Bardzo dziękujemy, pani redaktor. No słuchajcie, nie krępujmy się. Nie, zachowujmy naturalnie. No właśnie, może zagramy w karty. O właśnie. Albo w zgadywanki. O, albo w zgadywanki. No, to my dzieci jesteśmy w zgadywanki. No ale dlaczego nie? Zgadywanki. Bardzo dobry pomysł. Pani Kurtyniowa, dobrze powiedziałam. Może, słuchajcie, może zagramy te przysłowia. Ktoś pokazuje przysłowia, a reszta zgaduje, co? Tak. Pani Maleczko, prosimy. No dobra. Uwaga. No, przepraszam, ale trochę jestem skrępowana. Dalej. Pokazuję pierwsze słowo. Uwaga. Tak. No małpa! Człowiek! Dobrze, brawo, człowiek! No oczywiście, że człowiek. No drugie nie małpa. Pies! Nie! Brawo! No wilk, no gdzie wilk? Pies, no. Człowiek człowiekowi wilkiem? Brawo! Brawo! Ale... To nieprawda. Nie? Człowiek to nie krowa, choć to też stworzenie Boże poglądy zmienia. Pani Haniu. No, dobrze, dalej! Kto następny pokazuje? Może Tomek. Tomek. Nie, no pewnie, Tomek. Chodź. Pokazuj. No. Dawaj światło. 9. Jak to mam? 9. Kamera idzie. Dobra, idziemy. W wyniku zdecydowanej reakcji jednej z mieszkanek wsi, która wystąpiła przeciwko okrutnej i bezwzględnej decyzji miejscowego weterynarza o profilaktycznym usypianiu psów, coraz większa liczba mieszkańców zbiera się na placu. Mamy nadzieję, że po naszym reportażu
Decyzja ta zostanie odwołana, a osoby odpowiedzialne za to zostaną ukarane. No, dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy, żegnamy się, trzymamy za Was kciuki. Trzymamy za Was kciuki. Dziękujemy ślicznie. To znaczy, że nie będzie już naszego doktora? Będzie, ale na razie jest na urlopie. Ktoś go zastąpi. A co będzie z naszymi pieckami? Wszystko będzie dobrze. Wszystkie będą przebadane. Wie pani, okazało się, że to pogryzienie przez psy to po prostu była plotka. I strach. A strach ma wielkie oczy. No, ale pani się nie przestraszyła. Proszę pani, ja przeżyłam wojnę. Widziałam, jak ludzie patrzyli na śmierć innych ludzi i nic nie mówili. Jestem stara i chciałabym o tym zapomnieć, ale nie mogę. Ja nareszcie teraz dopiero udało mi się coś zrobić. Jak się bardzo chce, to zawsze można coś zrobić. Chodź, Polsa. Dobrze. Słuchaj, jak przyjedziesz za 2 tygodnie, dam ci coś do przeczytania. Tak? A co? Kilka rozdziałów nowej mojej książki. Pięknie. I przywieź koniecznie Olę, dobrze? Dobrze. Trzymaj się, mamusia. Uważaj na siebie. Znowu jestem z niej dumna. Uratowała nas wszystkich. Nie udaję, nie kłamie, nigdy serca nie złamie. Mojego. Wciąż mnie uczy miłości i wciąż żąda czułości ode mnie. Nie grymasi, nie pije, tak się cieszy, że żyje tu ze mną. On mnie zawsze ochroni, przed smutkami obroni moi. Siadać przy sterze, no czasami na rannym spacerze, gdy raz miłość w psim sercu zagości.